Cześć, witajcie na kanale Co mi się na winie. Dzisiaj odcinek o bardzo ciekawym, bardzo fajnym i przyjemnym winie z Lidla. Jest to wino portugalskie, nazywa się Almocreve i serdecznie Was na ten odcinek zapraszam. No cześć, cześć, witajcie na kanale Co mi się na winie, piątek kolejny na tym kanale z winem. Z jakim winem? Otóż, słuchajcie, pozostajemy w Portugalii. Mówię pozostajemy, dlatego że ostatni odcinek również dotyczył wina portugalskiego. To było wino En Costas de Lisboa z Biedronki. No i pomyślałem, że warto sprawdzić, co na ten temat ma do powiedzenia konkurencja, czyli Lidl. W Lidlu kupiłem wino, które nie jest dla mnie nowością. Ja to wino już piłem wcześniej i oczywiście no jest to moja niniejszym rekomendacja. Tutaj pamiętajcie, że polecam Wam wina, które już wcześniej sprawdzam i uważam, że są ciekawe. To jest wino portugalskie. Nazywa się Almocreve. Almocreve to jest nawet chyba nazwa producenta tego wina. Wino pochodzi z regionu Alentejo. Alentejo to jest największy region winiarski, jeżeli chodzi o Portugalię. Bardzo dużo wina się tam robi i jeszcze taka ciekawostka, on też przoduje, jeżeli chodzi o wytwarzanie korka naturalnego, bo tak jak już ostatnio wspominałem, Portugalia jest największym producentem korka naturalnego na świecie. Etykieta taka bardzo prosta, ale ładna, mi się podoba, ja lubię taką prostotę. Wino jest, słuchajcie, tutaj akurat nie znajdziecie tej informacji nigdzie, ani na etykiecie z przodu, ani na kontretykiecie z tyłu. Nie znajdziecie informacji odnośnie tego, z jakich odmian winorośli to wino jest zrobione. No ja troszkę poszperałem i wychodzi na to, że są to odmiany Aragones, Castelao oraz Trincadeira. I tutaj znowu się powtórzę względem ostatniego odcinka. Aragones to jest portugalska nazwa Tempranillo. Tempranillo, bardzo znana odmiana pochodząca z Hiszpanii, także jeżeli ją lubicie, no to być może pewne koneksje w tym winie również odnajdziecie. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego? To jest, słuchajcie, region Alentejano. Ja tutaj przybliżę ten taki na dole emblemat. To jest takie regionalne oznaczenie i pokazuję Wam to dlatego, że mi się bardzo te regionalne znaczki podobają i to zarówno w winach portugalskich, jak i w winach hiszpańskich. Jak się przyjrzycie, to zazwyczaj właśnie z tyłu na tej kontretykiecie są takie bardzo charakterystyczne znaki pochodzenia regionalnego, to znaczy konkretne regiony winiarskie mają taką grafikę, która się na wszystkich butelkach z ich terenu pojawia i to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba, bo one są fajnie zrobione, takie stylowe. No i mogą się wryć w pamięć. No dobra, słuchajcie. Tak, 13,5% alkoholu. Ja już o Portugalii mówiłem parę słów w ostatnim odcinku, ale powiem jeszcze raz, no bo niekoniecznie tamten musicie obejrzeć. Uważam, że Portugalia jest naprawdę ciekawym krajem, jeżeli chodzi o wino, dlatego że ten poziom i stosunek jakości do ceny jest naprawdę, naprawdę fenomenalny. Zresztą dlatego też można powiedzieć, że Portugalia jest takim no, silnym graczem, jeżeli chodzi o sprzedaż win w Polsce, ale też no, nie tylko w Polsce. I to się właśnie z tego bierze. Portugalskie wina są stosunkowo niedrogie, a naprawdę trzymają poziom. Szczególnie Portugalia jest mocna w winach czerwonych. Z winami białymi bywa różnie, aczkolwiek też oczywiście bywają takie, które są niezwykle przyjemne. No ale czerwone wina portugalskie nie dość, że są niedrogie. Dwa, że są naprawdę, naprawdę łatwo dostępne. Praktycznie wszystkie sieci mają w tej chwili w swojej ofercie mniej lub więcej win portugalskich. Lidl ma tych win też sporo, więc jest w czym wybierać. No dobrze, ale skupmy się na tym, które ja dzisiaj dla Was wybrałem. Zobaczcie, jak się prezentuje. No klasycznie, klasycznie ładna, fajna, fajna barwa, nasycona. No i tyle, no i tyle. Wino jest naprawdę eleganckie, jeżeli chodzi o wygląd. No i aromat. Aromat
Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o większość win portugalskich, to moim zdaniem jest element mocny w tych winach i bardzo pozytywny. No i nie inaczej jest tutaj. To nie jest aromat może jakoś szczególnie mocny, w sensie intensywny, ale wszystko, co dochodzi do nozdrzy, jest bardzo przyjemne. One jest takie subtelne, ale eleganckie. Przyjemne. Sporo owocowości. Jakaś czarna porzeczka, trochę śliwka, ale to wszystko jest fajnie muśnięte takim słodkawym aromatem beczki dębowej. No ładnie, po prostu jest ładnie złożone, ładnie zbudowane. Ja tu wyczuwam jeszcze taki aromat takiej czarnej herbaty. Takiej, wiecie, takiej herbaty liściastej, jaką sobie czasami gdzieś tam zalewacie. Jest coś takiego. Taki aromat się w winach zdarza nierzadko, a tutaj go. No, chciałem powiedzieć, że tutaj go dość wyraźnie wyczuwam, a się pojawia i znika. Ale myślę, że jak się wąchacie, to rzeczywiście coś takiego możecie tutaj wyniuchać. Dobra, jak to wino smakuje? No, powiem Wam, że jest bardzo adekwatny do tego, co czuć w nosie. Znowu, nie jest za ostre, jest ładnie wygładzone, jest subtelne, nie jest taniczne, jest raczej miękkie, takie krągłe, przyjemne. Przyjemna kwasowość również, lekka, która się zaznacza, ale też nie jest w żaden sposób taka, wiecie, przeszkadzająca, wykręcająca. I te wszystkie aromaty, które było czuć w nosie, fajnie się z tym charakterem wina, moim zdaniem, łączą. Słuchajcie, to jest butelka, która kosztuje. O, to jest ważna informacja, o której czasami zapominam. To jest wino, które kosztuje 14,99. No więc jest to wino, generalnie rzecz biorąc, tanie. No umówmy się, to nie jest drogie wino. I moim zdaniem, jak na tę półkę cenową, to jest naprawdę fajna butelka, która. Ona może służyć jako takie wino, które wiecie, sobie będziecie sączyć wieczorkiem, tak po prostu dla przyjemności. Ale uważam, że jest to też genialne wino do jedzenia. Czerwone mięsa, jakieś makarony, jakaś fajna deska serów. Myślę, że to wino się sprawdzi naprawdę w sposób bardzo przyzwoity, co najmniej. Także spróbujcie, bo uważam, że to wino ma naprawdę wiele do zaoferowania. To jest wino w ogóle z takiej stałej oferty lidlowskiej. To nie jest absolutnie jakieś wino, które się pojawia i znika i trzeba na nie polować. Ono jest w tej półce, na tej półce, gdzie macie tę ofertę tak zwaną niezmienną. Także myślę, że no nie będziecie mieli problemu z tym, żeby to wino znaleźć i polecam. Polecam, żebyście sprawdzili. No i oczywiście, jeżeli to zrobicie, to zachęcam do tego, żeby się podzielić Waszą opinią na temat tego wina. Teraz mi się wydaje takie fajnie wiśniowe, naprawdę owocowe, przyjemne. Moim zdaniem fajne wino, niedrogie i łatwo dostępne, także jeszcze raz polecam. Słuchajcie, to jest chyba odcinek numer 40, jeżeli się nie mylę. Wczoraj udało się przekroczyć barierę 500 subskrybentów. Ja wolę używać nazwy 5000, bo to brzmi jakoś tak, wiecie, bardziej dramatycznie. No i fajnie, fajnie, bardzo Wam za to dziękuję. Dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze. Cały czas mam problem z Facebookiem, niestety. Nie wiem, jak on się rozwiąże, ale ja to nagrywam. Dzisiaj jest 3 listopada i cały czas Facebooka nie mam. Niemniej jednak zachęcam Was do tego, żeby śledzić, czy taka opcja się znowu pojawi. Nie wiem, czy czeka mnie zakładanie nowego profilu. Mam nadzieję, że ten stary uda się odzyskać, bo sporo rzeczy już tam jest obecnych, żeby wyjaśnić kwestię, bo sam profil, co mi się nawinie na Facebooku, jest widoczny. Tylko że ja mam zablokowane konto prywatne, a z tego konta mogę tylko kontem, co mi się nawinie, zarządzać.
No więc mam trochę związane ręce. No zobaczymy. No ale jest Instagram, na razie przynajmniej działa. Także tam zawsze są regularnie informacje na temat kolejnych odcinków. No i zachęcam Was niniejszym do tego, żeby Instagrama śledzić. I tyle, i tyle. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wino Was zainteresuje. Jeżeli tak będzie, przypominam, zawsze lubię czytać komentarze, do których Was zachęcam. Trzymajcie się, miłego weekendu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kanale Co mi się nawinie w przyszłym tygodniu. Cześć!